to się wymawia. A to on kręci coś o kotach? Nie, o samurajach. No, historia samurajów jest niezwykle intrygująca. Oni pojawili się jako warstwa społeczna między VII a VIII wiekiem naszej ery, w tak zwanym okresie Yamato. Ja nawet zgłębiałem ostatnio... To mi by się pewnie podobało, ale moja mama to najbardziej lubi filmy o kotach. No, ja też. Biały kot, czarny kot... Flora, jaka ty jesteś niecierpliwa, no. Albo kotka na blaszanym, gorącym, rozgranym dachu. Nie znam, a kreskówki o kotach to po prostu uwielbia. Garfielda, kota w butach. Nawet mi mówiła, że z okazji imienin chciałaby pójść na taką nową kreskówkę, na kocią łapę. Twoja mama miała imieniny? Nie wiedziałeś? Historyk powinien mieć dobrą pamięć. Ja wiedziałem, że zawsze w podstawówce przynosiła cukierki na imieniny. Zdaje się, krówki. To kiedy? No, w 7 klasie, w 8, nie, w 8, to kukułki przyniosła. Kiedy miała imieniny? No, co roku o tej samej porze. Czyli nie wiedziałeś. Wiesz, bo tak sobie pomyślałem, ostatnio była premiera filmu o kotach. A ja uwielbiam po prostu filmy z kotami, a już kreskówki z kotami to po prostu wstyd się przyznać. Kocham ich, na przykład Garfielda, kota w butach. Ale to zupełnie jak Zuzka. Aha. O. No i pomyślałem, ten film miał bardzo dobre recenzje, więc kupiłem bilety, może z okazji. Super, dzięki. Ojej, to strasznie miło, naprawdę. Ale a z jakiej okazji? Imienin? Miałeś imieniny? Przepraszam, nie wiedziałam. Przygotowałabyś mi jakąś niespodziankę. Mamo, to nic nadzwyczajnego, że nie wiedziałaś. Myślisz, że Paweł wie, kiedy ty masz imieninę? Ja mam dopiero w listopadzie. No jasne, że pamiętam. Jestem w końcu historykiem. Zawsze przynosiłaś krówki. No, kukułki. Mama nie lubi krówek. Dlaczego tylko 2? To ty z nami nie idziesz? O, jak może nie iść swojej imieniny? Razem pójdziecie. Ja i tak nie lubię kreskówek. Zostaniemy z Kacprem, pooglądam sobie 7 samurajów. Kurosawa. Uwielbiam film o samurajach. Tak, rzeczywiście, no, historia samurajów jest bardzo intrygująca. Jako warstwa społeczna pojawili się między VI a VII wieku. To VII wiekiem. Kacper. Niełapczywie, nikt ci tego nie zabierze. Zuzka! O, to ja. 3 razy cię prosiłam i cycling. A nie możesz poprosić Pawła? Tak to wymyśliłaś, co? Cwaniaruś, że ja nie wiem, o co chodziło z tym kinem? Zmanipulowałaś Pawła imieninami, żeby pójść na film. Bo on czuje do ciebie miętę. Przestań mięty. Jesteśmy tylko kolegami ze szkoły. Poza tym, nawet gdyby, to i tak nic z tego nie będzie, bo kompletnie do siebie nie pasujemy. Ale ja wcale nie chcę, żebyście byli parą. Teraz nam sprząta, wynosi śmieci, stawia kino. A jakby zostało twoim facetem, to by już nie musiał o ciebie zabiegać. Dlatego to się nam w ogóle nie kalkuluje. Lepiej jak jest zakochany i aspirujący. Co ty opowiadasz? W ogóle to jest skandaliczne, naprawdę. Paweł jest bardzo miłym. Ale jak nam sprząta, to liczy, że zwrócisz na niego uwagę. A jakbym mu powiedziała, że nie ma o ciebie szans, to przecież by się załamał. Więc lepiej, jak jest mu miło, niż niemiło. Dobra. Recycling. Zaraz tobie będzie niemiło. Proszę! Cześć, Zuzia. Proszę, samochód umyłem, dywaniki wyczyściłem i nowy zapach zawiesiłem. Nie trzeba było. No, ale sama prosiłaś. No, sam zaproponowałeś. Jakbym mógł cokolwiek jeszcze zrobić, to... Okej. Prawdziwy samuraj. Muszę zrobić pranie. Pranie. Każdy kot ma w sobie coś z samuraja. Potrafi walczyć. Zażarcie.